Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Mam dzisiaj do zaprezentowania Wam bardzo fajny dom, który jest za moimi plecami. On jest w trakcie budowy, to jest stan surowy, zamknięty, który przeobraża się w stan deweloperski, ale myślę, że to będzie dla Was bardzo ciekawy odcinek. Wiem, że bardzo lubicie te odcinki, kiedy pokazujemy Wam już w pełni wykończony, umeblowany dom. Ale słuchajcie, to jak dom już jest wykończony, umeblowany, to już jest ta jego wizytówka taka końcowa, ale tak naprawdę całe wnętrze budynku kryje się właśnie w tych wszystkich szczegółach i detalach budowlanych, które chciałem Wam po prostu w tym odcinku pokazać. I jak taka drobna rzecz, którą wydawać by się można, że można byłoby pominąć i nie warto jej pomijać, jak potrafi zmienić komfort użytkowania danego domu. Więc oglądajcie odcinek uważnie i pokażę Wam, o co tam właściwie chodzi. Na początku oprowadzę Was tradycyjnie naokoło budynku, żeby Wam pokazać, jak ten dom Family Smart 50 akurat w okolicach Krakowa wygląda i jakie będą następne kroki, a potem zaproszę Was do środka. Na koniec odcinka, zostańcie do końca, bo na koniec odcinka powiem Wam kilka argumentów, które warto wziąć pod uwagę, dlaczego warto zbudować kompaktowy dom. Także nie przedłużam i zapraszam do oglądania. No to zaczynamy. Słuchajcie, może zaczniemy sobie tutaj od frontu. Budynek Family Smart o powierzchni zabudowy 50 metrów kwadratowych. Jeżeli chodzi o układ funkcjonalny budynku, to jest on taki sam jak w przypadku Family Smarta 35, z drobnymi modyfikacjami, które poczynili tutaj inwestorzy. Zaczynając od tych drobnych modyfikacji, to możecie zauważyć, że okno z tylnej sypialni z tamtej tylnej ściany zostało przeniesione na tą ścianę, a ma to związek z usytuowaniem tego budynku na działce. Jeżeli chodzi o długość tego budynku, to jest to delikatnie ponad 9 metrów, szerokość 5,55 metra i wysokość 6,5 metra. Naprawdę czuć te dodatkowe metry wewnątrz tych 50. Naprawdę między 35 a 50 jest różnica, a już 70 to jest świat, naprawdę. Idziemy sobie dalej. Możecie zauważyć, że stolarka okienna oczywiście jest już wstawiona. Tutaj inwestorzy wybrali ten pakiet Bezpieczny dom, czyli również te rolety osłonowe będą wykonane. Tutaj będzie schodziła jeszcze blacha na rąbek, tak jak jest w tym projekcie planowo. Dojdzie tutaj twarda wełna, siatka, klej i struktura tynku tutaj będzie dorobiona. Na dole oczywiście będzie również wykonany kapinos, żeby ewentualnie woda spływająca po elewacji mogła się od tego kapinosa również odbić. Orynowanie jest już wykonane. Obróbki blacharskie, ja się teraz cofnę, możecie zobaczyć. Również te obróbki blacharskie główne dachu są wykonane, kominki wentylacyjne również. W środku, jak wejdziemy, zobaczycie, że elektryka, hydraulika jest już wykonana. Częściowo są już przykręcane płyty stężające, na które również będzie szła później płyta GK. W łazience możecie zauważyć, że również nastąpiła drobna modyfikacja stolarki okiennej. Okno z tej strony, które było mniej więcej w tym miejscu, zostało przesunięte wyżej i ułożone w poziomie, a to ze względu na to, że tutaj mamy po sąsiedzku sąsiada i tak został ten projekt przemodyfikowany, żeby inwestorzy mieli komfort i żeby sobie po prostu w okno nie zaglądać. Ta zabudowa tutaj w okolicach Krakowa, w tej miejscowości, gdzie jesteśmy, jest taką zabudową dosyć po prostu ścisłą, jest tutaj sporo domków, no i każdy stara się po prostu, żeby tak się zmieścić ze swoim domem, żeby też i drugiemu nie przeszkadzać, co jest bardzo jakby fajne i mile widziane. Słuchajcie, nie przedłużamy, chodźcie do środka, pokażę Wam, jak te prace wyglądają obecnie w środku. No i słuchajcie, jesteśmy w budynku, który się buduje, przekształca się z stanu surowego, zamkniętego w stan deweloperski. Jak widzicie, miejscami jest prowadzona elektryka, hydraulika jest już wykonana, skrzynka jest już umiejscowiona, jesteśmy w wiatrołapie, ten wiatrołap ma 2 metry kwadratowe, więc jest to taka wystarczająca przestrzeń do tego, żeby wejść, zdjąć kurtki, zostawić buty i, że tak powiem, później już wchodzić do samego budynku. Po wejściu do budynku, do Familii 50, mamy łazienkę, która ma 3,5 metra kwadratowego. W łazience kabina prysznicowa, umywalka, miejsce na pralkę i
taka drobna modyfikacja, mianowicie okno w ten sposób tutaj inwestorzy Family 50 będą mieli wykonane, czyli bardziej w poziomie, a nie po prostu w pionie. Fajna okazja do tego, żebyście zobaczyli właśnie te technikalia, tak? Czyli jak ten dom szkieletowy jest wykonany, jak jest zbudowany, jak idzie elektryka w peszlach, jak jest wata, wełna po prostu włożona w ścianę, płyta stężająca, jak to po prostu wszystko wygląda od kuchni. Macie teraz okazję sobie po prostu zobaczyć. Wiem, że najbardziej lubicie filmy, gdzie wszystko jest już wykonane, ale warto zobaczyć też, jak jest to w trakcie po prostu budowane. Tutaj ten pokój, ta dodatkowa dolna sypialnia ma 7,3 metra kwadratowego. Wysokie jest to pomieszczenie. I kolejna drobna modyfikacja wynikająca z ułożenia tego domu na działce i na działkach okolicznych, bo mamy tutaj jednego sąsiada, tam drugiego sąsiada, więc to okno z tej ściany przewędrowało tutaj, żeby nie patrzeć bezpośrednio na sąsiada, a na to, co jest po prostu za tym oknem. Tutaj już mamy twardą wełnę zakupioną, która będzie na tej elewacji, na elewacji zewnętrznej, elewacji po prostu, która będzie umiejscowiona i na tą po prostu wełnę potem idzie siatka, klej i struktura tynku, bo ten dom Family Smart 50 w standardzie ma po prostu na zewnątrz tynk. Idziemy sobie dalej do głównego pomieszczenia, czyli do tego pokoju salonu z aneksem kuchennym i tutaj już zgodnie z projektem w tym miejscu będzie po prostu aneks kuchenny. Tutaj mamy wyjście na taras, który również będziemy robili. Panowie teraz kończą płytowanie, wełna w stropie też już jest wsadzona. Często pytacie nas właśnie, jak wygląda przekrój tego stropu i czy na przykład słychać, jak się chodzi na górze, czy to na dole słychać, jak ten strop jest wygłuszony, jak są nasze ściany wygłuszane. A no właśnie, są wygłuszane wełną. Nie oszczędzamy na tym w żaden sposób. One są też przywiązane sznurkiem. Nie oszczędzamy na tym właśnie dla komfortu. Byłem, słuchajcie, kiedyś w takim domu, wynająłem go z Natalią na weekend i słuchajcie, ktoś przeoszczędził, moim zdaniem głupio, bo nie zrobili tej wełny po prostu w stropie i jak się chodziło po górze, to dosłownie wszystko było słychać. Więc to są takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i powinny po prostu być wykonane i my to wykonujemy i ten komfort użytkowania później domu no jest nieporównywalnie po prostu większy. Jest to kosztogenne oczywiście, ale warto moim zdaniem takie nakłady ponieść. Wielkość tego pomieszczenia to 26 metrów kwadratowych, bez 20 cm dokładnie, czyli 25,8 metra kwadratowego i naprawdę ta przestrzeń tutaj jest fajna, można ją fajnie właśnie zagospodarować w ten sposób, że tu na przykład zrobić sobie kanapę, tu sobie zrobić na przykład miejsce na telewizor, zobaczcie, już są przyłącza elektryczne. Elektryka wykonana, więc tak dokładnie tutaj będzie. Tu będą wygodne, zabiegowe schody, które będą prowadziły na górę, na którą Was za chwilę zabiorę. No a tutaj ten salon, ten aneks kuchenny. Więc jak widzicie, naprawdę wszystko na takiej kompaktowej powierzchni się mieści i ten dom będzie miał powierzchni po podłogach, licząc parter plus po prostu piętro, 80 metrów kwadratowych po podłogach, więc jest to naprawdę przestrzeń dla rodziny 2 plus 1, a nawet dla 2 plus 2, spokojnie do naprawdę komfortowego po prostu mieszkania i życia. A jakie są zalety mieszkania w kompaktowym domu, to Wam opowiem na koniec filmu, także zostańcie po prostu do końca. No i jesteśmy na górze, wszedłem po drabince, słuchajcie. No i zapraszam Was do zwiedzania tego górnego piętra w Family Smarcie 50. Może zaczniemy, słuchajcie, od tej większej sypialni, która ma blisko 16 metrów kwadratowych. Tak się ona prezentuje w Family Smarcie w 50. Jest tutaj naprawdę sporo miejsca. Wysoka ściana kolankowa, na którą zwracam uwagę. Zobaczcie, ta ściana kolankowa, może tutaj zastosuję również taki patent, że spojrzymy teraz jeszcze raz na mnie i zobaczcie, do jakiej odległości jestem w stanie tutaj dojść przy tej ścianie kolankowej. Więc naprawdę ta odległość tutaj mojego ciała od ściany nie jest daleka. Jest to wszystko w zasięgu ręki, więc można powiedzieć, że ta przestrzeń jest taka wykorzystana naprawdę w 100%. Wysokość tutaj do sufitu, to co widzicie tutaj nad moją głową, czyli od podłogi aż do sufitu, to jest 3,20 w tym projekcie, więc naprawdę jest sporo po prostu miejsca.
Tak wygląda ta większa sypialnia. Jeszcze raz ją Wam tutaj pokażę, zaprezentuję Wam ją tak, żebyście ją dokładnie widzieli. No, tak jak wspominałem, prace budowlane tutaj trwają, płyty stężające są obkręcane, elektryka jest już poprowadzona, widzicie już elektrykę w ścianach, już tutaj mamy wykonaną. Tak się to prezentuje, ale chodźcie, teraz pokażę Wam ten smaczek, który jest na piętrze, a mianowicie kojarzycie, że w Familii 50 tutaj mamy albo garderobę, albo po prostu ewentualnie ubikację. Natomiast tutaj inwestorzy zrobili taki patent, że z tego pokoju dolnego, który ma ponad 11 metrów, on w projekcie jest w taką L-kę. I ta L-ka idzie w ten sposób, że tu mamy pokój i zakręca, i to pomieszczenie jest jakby częścią tego pomieszczenia, czyli mamy taką L-kę. Natomiast inwestorzy tutaj wyrównali na równo z tymi ściankami ten pokój, mamy go wyrównanego, no jakby jego kosztem, bo zmniejszyła się jego powierzchnia, ale 11 ponad metrów, 11,33 bodajże, to nadal jest przestrzeń, którą można fajnie sobie zagospodarować, zwłaszcza jeżeli to jest dodatkowy pokój tutaj na przykład dla dziecka. I dzięki temu zyskali, słuchajcie, w tym miejscu taki schowek, garderobę, którą można wykorzystać na przykład na jakieś sprzęty gospodarcze, czy na jakieś inne rzeczy, które można tu schować, oraz taką ubikację, gdzie widzicie, tutaj będzie ubikacja, tutaj będzie umywalka, no i znowu, zobaczcie, jesteśmy w tym małym pomieszczeniu, a ja stojąc przy ubikacji jestem w pełni wyprostowany, więc jak najbardziej to pomieszczenie, nie bójcie się, ono jest w pełni funkcjonalne na tej górze. I taki patent można zastosować, wtedy tak symetrycznie po prostu z tej strony mamy ubikację, z tej strony mamy ten schowek, a tutaj, słuchajcie, mamy tą sypialnię górną, która ma ponad 11 metrów kwadratowych. Widoczek z niej jest całkiem, całkiem fajny, słuchajcie. Tak on się prezentuje. Jesteśmy w okolicach Krakowa. Te okna są oczywiście uchylne, otwierane, a ten górny trójkąt jest po prostu fiksem. Fajnie po prostu doświetla to pomieszczenie. No i jeszcze raz pokażę Wam tą sypialnię główną, gdzie tutaj zaplanowane jest łóżko, a z tej strony można wygospodarować część na przykład do pracy lub szafę, lub tutaj do pracy, tu szafę, lub po prostu zabudować i zrobić sobie tutaj naprawdę dużą szafę. Mam nadzieję, że góra i rozplanowanie tej góry Familii 50 po pewnych drobnych modyfikacjach inwestorów Wam się po prostu podoba. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów, jeżeli chcielibyście mieć taki dom, no to trzeba zacząć od tego, żeby się ze mną skontaktować. Można to zrobić za pomocą telefonu, dzwoniąc do mnie. Numer jest podany w opisie tego filmu oraz na naszej stronie w zakładce kontakt. Można napisać do mnie maila, również w opisie i na naszej stronie jest do mnie adres mailowy. Należy zacząć od wypełnienia formularza kontaktowego i po prostu wykonać ten pierwszy krok, a już przez te wszystkie kolejne ja Was po prostu przeprowadzę. Jest ich kilka, ale z drobną pomocą nie są one trudne. Przyjmujemy rezerwacje na 2024 rok, więc jeżeli myślicie poważnie o budowie domu w przyszłym roku, no to nie zwlekajcie, zacznijcie od tego pierwszego kroku, to nic nie kosztuje. Chętnie z Wami porozmawiam, czy to mailowo, czy telefonicznie, także zapraszam do kontaktu. A teraz słuchajcie, obiecane argumenty, dlaczego warto rozważyć budowę kompaktowego domu, na przykład jako alternatywa dla mieszkania w bloku, czy w ogóle po prostu rozważyć budowę takiego kompaktowego domu. Tych argumentów jest oczywiście więcej niż teraz Wam powiem, ale dla mnie są to takie podstawowe argumenty, to czas i koszt budowy. Taki dom, jak jest za moimi plecami, można zbudować mniej więcej 4 do 6 tygodni w stanie deweloperskim, jeżeli budujemy bezpośrednio, tak jak tutaj na działce u inwestora. Jeżeli mamy możliwość super dojazdu do działki, to go wówczas prefabrykujemy w fabryce,
miesięcy i wtedy ten czas tych 4-6 tygodni skraca się do 2 tygodni. Więc czas budowy i ogólny sumaryczny koszt budowy kompaktowego domu jest po prostu bardzo atrakcyjny. Kolejny argument, który warto rozważyć, jeżeli chodzi o budowę kompaktowego domu i dlaczego te domy są takie fajne moim zdaniem, a mianowicie chodzi o koszty użytkowania takiego domu i nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie kosztów za energię elektryczną, która oczywiście w takim domu będzie mniejsza, aniżeli w domu, nie wiem, 200 czy 300 metrowym, no naturalnie jest mniejsza powierzchnia po prostu do chociażby ogrzania czy schłodzenia latem, ponieważ tutaj mamy i klimatyzację i ogrzewanie podłogowe, ale trzeba wziąć też pod uwagę takie koszty, jak na przykład w dalszych latach serwisowanie takiego domu. Jeżeli mamy elewację drewnianą w domu o powierzchni zabudowy 50 czy 70 metrów kwadratowych, no to nieporównywalnie mniej również będzie tej elewacji do odmalowania, aniżeli na domu o wiele większym. Mieliśmy taką tendencję jako społeczeństwo w latach poprzednich, a zwłaszcza 90., żeby budować domy wielopokoleniowe czy domy po 300-400 metrów, a dzisiaj widzimy, że większość tych przestrzeni jest po prostu niewykorzystana. I tu jest kolejny argument. 100% wykorzystania powierzchni w takim domu. Taki dom paradoksalnie może być o wiele lepiej zaplanowany i rozplanowany wewnątrz, aniżeli duży, wielkogabaretowy dom, gdzie tam po prostu często tracimy te metry kwadratowe faktycznie, które wykorzystujemy, a one, przypominam, kosztują dokładnie tyle samo, co te metry, z których korzystamy. Więc tutaj płacimy faktycznie za to, z czego po prostu korzystamy. I ostatni argument na dzisiaj, dla mnie osobiście najważniejszy. Tutaj nie mamy zbędnych przestrzeni do sprzątania. Jeżeli robicie to sami, to robicie to szybko. A jeżeli na przykład macie ten komfort w życiu i możecie wspomóc się kimś, kto pod waszą nieobecność sprząta ten dom, to jaki będzie koszt posprzątania takiego domu, a jaki będzie koszt posprzątania 300-metrowego domu? To tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.